Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Volkswagena Passata w wersji CC z 2011 roku. Tutaj auto z silnikiem z wtryskiem bezpośrednim, dwulitrowym turbo, czyli tak zwane TSI o mocy 211 koni. Została tutaj zamontowana instalacja KM Enevo Sky Direct w wersji drugiej. Pokażmy jej poszczególne elementy. I tak, na pierwszym planie widzimy reduktor. Poniżej mamy filtr fazy ciekłej. Tutaj mamy filtr fazy lotnej. Pod osłoną mamy wtryskiwacze gazowe, w tym przypadku są to wtryskiwacze Barracuda. Jak widzimy, pojedynczy montaż. Cały komputer instalacji gazowej znajduje się w podszybiu, tutaj widnieje tylko nasze podłączenie techniczne. I tak, spalanie benzyny w takim aucie jest około 10 litrów. Po montażu RPG mamy spalanie na poziomie około 10-11 litrów i do tego dochodzi dotrysk benzyny, czyli oszczędzamy na każdym 1000 km blisko 250 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 500 zł, na LPG już będzie to około 250 zł. Przejdźmy teraz do wnętrza. Przełącznik w aucie mamy zamontowany w popielniczce. Jest on bardzo dobrze widoczny z miejsca kierowcy. Teraz przejdźmy na tył. Wlew gazu mamy pod klapką. Tutaj mamy dwuczęściowy wlew dokręcany. I zbiornik. Zbiornik w aucie mamy w miejsce koła zapasowego. Oczywiście na koło zapasowe klin dostaje pokrowiec. Tutaj został zamontowany zbiornik 55-litrowy, co daje nam około 404 litrów gazu i zasięg blisko 440 km. Cena zestawu czy instalacji KM Enevo Sky Direct w tym konkretnym aucie jest to koszt 4900 zł i zwrot następuje po około 18200 km. Dziękuję i zapraszam na kolejne filmy.